Aplikowanie o Starting Grant do Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, czyli ERC, to jest konsekwencja moich wcześniejszych zarówno studiów, jak i współpracy międzynarodowej. Studiowałem w London School of Economics i później pracowałem na kilku uniwersytetach europejskich, m.in. w Oslo i w Tilburgu. Oczywiście w Polsce można kandydować i można starać się o granty, na przykład w Narodowym Centrum Nauki, ale wydaje mi się, że granty ERC dają znacznie większą, po pierwsze, możliwości, jeśli chodzi o stworzenie własnego zespołu badawczego, większe możliwości, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową i przede wszystkim znacznie większą samodzielność naukową. To prawda, że bardzo niski współczynnik sukcesu i to, że o te granty mogą aplikować ludzie z całego świata, odstrasza wielu ludzi. Moim zdaniem zdecydowanie warto aplikować, bo to, co jest oceniane w szczególności w konkursie ERC Starting Grant, to przede wszystkim nowatorski projekt i potencjał badawczy. Ten konkurs jest skierowany do osób, które są relatywnie na wczesnym etapie kariery, czyli pomiędzy 2. a 7. rokiem po doktoracie. Mój pomysł na badania dotyczy przede wszystkim społecznych konsekwencji rozwoju nowych technologii biomedycznych. Żeby nie być gołosłownym, podam pewien przykład. W tym roku Nagrodę Nobla z chemii otrzymały dwie panie profesorki, Jennifer Doudna i Emmanuelle Charpentier, za opracowanie kilka lat temu metody CRISPR, czyli takiej metody pozwalającej na dokonywanie precyzyjnych zmian w genach. I to odkrycie jest przełomem nie tylko z zakresu chemii, ale jest też odkryciem, czy przełomem właściwie dla ludzkości w ogóle, ponieważ umożliwia w pewien sposób przejęcie kontroli nad ewolucją, czyli modyfikowanie genów ludzkich w celu stworzenia na przykład pożądanych cech u przyszłych ludzi. Oczywiście w tym momencie jest to zakazane i wszelkie próby takich manipulacji są zgodnie potępiane przez naukowców, ale w projekcie my próbujemy wyjaśnić to, w jaki sposób ludzie oceniają tego typu badania i odkrycia z zakresu biotechnologii, w szczególności te, które są najbardziej kontrowersyjne, czyli te, które dotyczą właśnie inżynierii genetycznej czy kwestii reprodukcyjnych. Naszym celem jest wyjaśnienie, w jaki sposób wyłaniają się te regulacje normatywne dotyczące tego typu nowych technologii, dlaczego niektóre typy badań są zakazane, inne nie. Jakie czynniki leżą u podstaw tych zakazów. Hipotezą naszego projektu jest to, że wiele naszych ocen, regulacji prawnych wynika z automatycznych reakcji psychologicznych na różne typy niepewności wiążące się z tymi technologiami. Najważniejsza rzecz na początku tego typu projektu to kompletowanie zespołu. Dzięki finansowaniu z European Research Council udało mi się stworzyć świetny zespół. Zatrudniam 2 postdoków, z czego jeden przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński z Monachium, a drugi z Wilna. W zespole pracują też doktoranci i studenci. Ja mam nadzieję, że to jest początek szerszego procesu przyciągania do Krakowa najlepszych naukowców z całego świata. Kierowanie grantem ERC przede wszystkim nauczyło mnie pracy zespołowej, która jest przy tego typu projektach z zakresu humanistyki i nauk społecznych coraz ważniejsza. Ponadto w tym momencie zatrudniam, tak jak przed chwilą mówiłem, oprócz filozofów także psychologów, prawników, ekonomistę. Kluczowa jest zatem współpraca interdyscyplinarna i nauczenie się wspólnego języka z naukowcami z różnych dyscyplin. Nauka jest z natury przedsięwzięciem, które nie uznaje granic narodowych. Zachęcam Państwa do aplikowania o granty z Komisji Europejskiej, ponieważ umożliwiają one nie tylko prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie, ale też pomagają włączyć polską naukę w międzynarodowy obieg naukowy.